Robert Lewandowski jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Dzięki swojej ciężkiej pracy oraz wytrwałości doszedł na sam szczyt. Razem z Bayernem sięgnął po najważniejsze trofea, wygrywając mecz za meczem. Wiele lat minęło, zanim Polak to wszystko osiągnął. W ich trakcie pokonał bardzo długą i często bardzo krętą drogę, jednak jak się okazało, warto było wytrwać w swoich postanowieniach. Pierwszy z życiowych zakrętów przytrafił się mu już na początku swojej drogi. W dzisiejszym odcinku odpowiem wam na pytanie, jak Legia Warszawa dwukrotnie odrzucała Roberta Lewandowskiego. Zapraszam do oglądania. Lewandowski swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w Partyzancie Leszno, gdzie mógł jedynie uczestniczyć w treningach. W 1997 roku Robert zapisał się do Warsowi Warszawa, w której przez 7 lat występował w drużynach młodzieżowych i juniorskich. W styczniu 2005 roku trafił do Delty Warszawa, która wtedy grała w czwartej lidze. Lewandowski spisał się tam na tyle dobrze, że dostał propozycję angażu w Legii Warszawa. Ze stołeczną drużyną podpisał roczny kontrakt. Robert grał w trzecioligowych rezerwach klubu. Przez cały sezon zdobył tylko 2 bramki. Pod koniec rozgrywek doznał poważnego urazu, który wykluczył go z dalszej gry. 30 czerwca 2006 roku wygasł Lewandowskiemu kontrakt. Był to pierwszy zakręt w jego klubowej karierze. To jedna z najgorszych sytuacji w moim życiu. W lipcu 2006 roku Lewandowski dołączył do trzecioligowego Znicza Pruszków. Była to doskonała decyzja, ponieważ tam Robert po raz pierwszy pokazał próbkę swoich możliwości. W kolejnych 2 sezonach Polak był królem strzelców najpierw trzeciej, a później drugiej ligi. Wtedy było już wiadomo, że transfer do ekstraklasy jest jedynie kwestią czasu. Interesowały się nim takie kluby jak Lech Poznań, Wisła Kraków, Jagiellonia Białystok, Cracovia Kraków czy Legia Warszawa. Lewandowski chciał wrócić do Legii i udowodnić wszystkim, że niesłusznie go odtrącono. Jednak sam klub nie wykazywał dużej inicjatywy, o czym wspominał ówczesny agent Cezary Kucharski. Legia chciała go z powrotem, złożyła propozycję, ale ponieważ nie oceniła wysoko potencjału Roberta, oferowała niewiele. Jeśli ktoś uważa, że to jest piłkarz na poziomie Poloneza, a nie jakiegoś luksusowego auta, to tak jest. Oferta nie była rewelacyjna. Włodarze klubu nie palili się do zatrudnienia Lewandowskiego pomimo rekomendacji Marka Jóźwiaka, ówczesnego skauta klubu. Ostatecznie Robert został odtrącony przez Legię 2 raz w swojej karierze. Ówczesny dyrektor sportowy Znicza Sylwiusz Mucha-Orliński tak to wspomina po latach. Zadzwonili i powiedzieli, że odpuszczają temat. To było tak dawno, że nie pamiętam dokładnie, jakie to były słowa. Padło coś, że mają innego zawodnika. Tym innym zawodnikiem był legendarny już Arrua Barrena, który miał okazać się lepszym wyborem dla Legii. Wtedy w warszawskim klubie panowała moda na sprowadzanie piłkarzy z Hiszpanii. Po roku Arrua Barreny już nie było na Łazienkowskiej, natomiast Lewy szalał u największego rywala w Lechu Poznań. Legia nigdy sobie tego nie daruje. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.